On myśli. Witam serdecznie wszystkich kochanych Państwa. Zobaczymy dzisiaj z kart Tarota, co myśli Twoja osoba ukochana. Skupcie się na osobie ukochanej i wyciągnę trzy karty Tarota. Kochani, zapraszam Was serdecznie do subskrypcji, do komentowania i lajków. Oczywiście zapraszam Was na wróżby indywidualne. Napiszcie do mnie e-maila, a ja wyślę Wam opcje z wszystkich wróżb. Kochani, w przełożeniu już mamy tęsknotę, czyli tęsknicie bardzo za osobą ukochaną i ona też za Wami tęskni, z tego co widzę. Jest tutaj też osoba ukochana, która myśli wieczorami, w nocy, wieczorową porą, tęskni. Także tęsknotę mamy po obu Waszych stronach. Jest tutaj być może blokada, odejście, szukanie czegoś nowego. Na pewno są blokady, jakieś odcięcie. Jest również przeciążenie, dziesiątka mieczy, czyli przeciążenie. Przybicie, depresja i trójka buław, czyli podjęcie jakiejś decyzji, być może chęć powrotu, chęć zrobienia kroku jakiegoś ponownego, jakaś nowa tutaj być może jeszcze szansa dla tej relacji, która tutaj się niestety widzę posypała. Brak kontaktów, brak spotkań, ale kochani, jest szansa na miłość, na nową próbę, jest szansa na nowy początek i ta osoba o tym właśnie myśli. Pomimo smutku, żalu, balastu, depresji, końca, blokad, osoba myśli tu o nowej szansie. Także życzę Wam tej nowej szansy i do usłyszenia już wkrótce.